Kataj, sekretarz Jerzy Błachowicz, skarbnik Jan Przybyszewski. Sprzęt stanowiący wyposażenie jednostki to wiadra, łopaty, bosaki, wóz konny. Alarmem był lemierz zawieszony na bramie. W 1956 roku Komenda Powiatowa Straży przekazała ręczną motopompę, a w 1964 roku motopompę M400. Z powodu braku remizy sprzęt strażacki był przechowywany u prezesa. W związku z tym podjęto starania o budowę remizy i w 1966 roku w czynie społecznym wybudowano garaż. W 1975 roku jednostka otrzymała motopompę M800 wraz z konnym wozem strażackim, a w 1982 roku drugą motopompę M800. W czerwcu 1987 roku jednostka wzbogaciła się o samochód pożarniczy marki Star 25. 22 maja 1992 roku około północy wybuchł pożar, który strawił doszczętnie wyposażenie, sprzęt i samochód. Ówczesny zarząd z prezesem Zdzisławem Pogodzińskim, naczelnikiem Władysławem Krzyżaniakiem, sekretarzem Markiem Nadolskim, gospodarzem Gabrielem Winieckim przy wsparciu radnego Zdzisława Zielińskiego czynił starania o odbudowę remizy. Prace rozpoczęły się już w czerwcu 1992 roku, a zakończyły w rocznicę wybuchu pożaru. Możliwe to było dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu mieszkańców, którzy w czynie społecznym wykonali większość prac. W geście solidarności sąsiednie jednostki OSP przekazały w formie darowizny sprzęt strażacki. W 1993 roku został zakupiony pojazd pożarniczy marki Żuk. W 2003 roku ufundowano jednostce sztandar. Obecny skład zarządu stanowią prezes Marian Doligalski, wiceprezes Gabriel Winiecki, naczelnik Krzysztof Pogodziński, sekretarz Łukasz Gradusiak, skarbnik Janusz Gimczelewski, gospodarz Tadeusz Gradusiak. Punkt kolejny, uroczyste przekazanie samochód jednostce OSP Gęsin. Proszę pana Marka Ziemińskiego, wójta gminy Zakrzewo, o przekazanie samochodu lekkiego jednostce OSP Gęsin na ręce prezesa ducha Mariana Doligalskiego. Szanowni druhowie, szanowni państwo, z wielką przyjemnością przekazuję na ręce pana prezesa gminy OSP Gęsin długo taki oczekiwany samochód pożarniczy. Druh Marian Doligalski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęsinie. Akt przekazania. Samorząd gminy Zakrzewo przekazuje jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęsinie lekki samochód pożarniczy marki Mercedes-Benz. Życzymy, aby was nigdy nie zawiódł i dobrze służył, pomagając w ratowaniu życia i mienia obywateli. Święty Florian zawsze czuwa nad nami, przekazuje jak przekazania. Z tym aktem również kluczyki, żeby można go było w końcu odpalić.